na Andrzejkowych spotkaniach z folklorem. Wydarzenie to wpisało się na stałe w tradycję gminy Leśna Podlaska i co roku w listopadzie spotykamy się, aby wspólnie przypomnieć zwyczaje i obrzędy związane z Dniem Świętego Andrzeja. W tradycji ludowej to dzień związany szczególnie z wróżbami i przepowiedniami, dotyczącymi przeważnie zamążpójścia lub ożenku. Andrzejkowe spotkania z folklorem są organizowane przy współpracy Starostwa Powiatowego Białej Podlaskiej, wójta gminy Leśna Podlaska oraz Gminnego Ośrodka Kultury w Leśnie Podlaskiej. Pragnę serdecznie powitać przybyłych gości na dzisiejszą uroczystość. Bardzo dziękuję za zaproszenie na dzisiejszą imprezę. Jestem tutaj z Wami już nie po raz pierwszy, nie pamiętam który, ale już któryś na pewno. I cieszę się, że wspólnie się spędzimy tych kilka godzin. Wiele imprez jest w powiecie. I wiele miejsc jeżdżę, ale tutaj przyjeżdżam z wielkim sentymentem, szczególnie na tą imprezę. Ale nie tak dawno byłeś na Dożynkach, to czas szybko leci, ale to 3 miesiące. Jest taki czas, że ludzie w sobotę wieczorem chcieliby poleżeć, poodpoczywać, a Wam się po prostu chce coś zrobić. I to coś, to jest coś z sensem. Coś, co przypomina nam naszą młodość. Już mamy tych parę siwych włosów i tak dalej. Coś, co pokazuje młodzieży, jak było drzewiej. Chcę powiedzieć, że dzisiaj jestem bardzo zaskoczony tą inscenizacją. Mniej więcej przed 45 laty u mojej babci pod hełmem tak właśnie wyglądała jej kuchnia. Tylko kredens był jakby trzysegmentowy. Podobne krzesła, podobne przewieszki, świeża woda. Stało jeszcze wiaderko zimną wodą. Babci nie było wody bieżącej. Także gratuluję tego wszystkiego. Czuję się tutaj bardzo dobrze. Mam nadzieję, że będziecie nas ciągle zapraszać. I będziemy zawsze przyjeżdżać. No więc. To właśnie dzięki tym paniom, które pracują tak fajnie w Gminnym Ośrodku Kultury, możemy dziś, ale nie tylko dziś, spotykać się na takich warsztatach obrzędowych, które ja nazywam takimi warsztatami antropologicznymi i etnograficznymi. To, co Pan Przewodniczący właśnie przed chwilą powiedział, czas biegnie niezwykle szybko. I czas zmienia naszą rzeczywistość niezwykle szybko. Ale ten niezwykły czas czasami warto zatrzymać i pokazać młodym ludziom. Bo przecież nie tak niedawno, ale tutaj pamiętają niektórzy z nas, przecież w 60-tych latach dopiero założony został prąd. Radio na wsi to nie było powszechne. Telewizor był, bądź go nie było. Telefon był, bądź go nie było. Lekarz był, albo go nie było. Żeby zadzwonić, trzeba czasami było pójść do sołtysa. Na seans w telewizji przychodziła cała wieś. W tej chwili telewizor mamy w każdym pomieszczeniu, jeśli chcemy. Elektrośmieci zbieramy jako młodzi i tych telewizorów, lodówek, pralek zbiera się ogrom. Ten czas biegnie dla nas niezwykle, naprawdę szybko. Zaczynając od początku naszej cywilizacji, od Jerycha 9000 lat temu, kultury powstawały, kultury upadały, ale ten czas rozkładał się powoli. Teraz sami nie wiemy, co będzie za kilka dni. Rozwój sztucznej inteligencji wyprzedza nas już w tej chwili. Warto się zatrzymać i pokazać obrzęd. Obrzęd, który jeszcze do końca II wojny światowej funkcjonował i które realnie pamiętamy, co niektórzy. Ale wtedy, kiedy skończyły się inscenizowane małżeństwa, wtedy, kiedy pojawiła się miłość i emocje, a nie tylko chęć połączenia gospodarstw rolnych, bo tak przecież było, Andrzejki stały się już folklorem. Powrotem do młodości, powrotem do marzeń, do emocji, do uczuć. I tego powrotu, zatrzymania się dzisiaj i do tych, powrotu do tych młodzieńczych lat, do tych emocji, do tych modeli w brzuchu, Państwu dzisiaj życzę. Bawcie się dobrze, spędźcie dzisiaj dobrze, dobry czas i nie zapominajmy o wartościach ludowych, które są naszymi wartościami. Pragnę podziękować za przygotowanie dzisiaj tego wieczoru andrzejkowego, za zaproszenie nas. Będzie to uwieńczeniem ten wieczór naszych pomysłów na rozwój kultury, ale my tylko czasami wymagamy, a tutaj
Gminny Ośrodek Kultury doskonale to realizuje. Jak wiecie Państwo, tych uroczystości w gminie Leśna Podlaska ostatnio jest dosyć dużo. Cieszymy się bardzo, że chętnie do nas przyjeżdżacie i uczestniczycie w tych uroczystościach. W dniu dzisiejszym również w imieniu kół gospodyń wiejskich i organizacji pozarządowych pragnę również podziękować za to zaproszenie. Za to, że jesteśmy zauważani wśród urzędu, poszczególne miejscowości, tam gdzie się rozwija działalność społeczna, a rozwija się coraz bardziej, bo właśnie ostatnio powstało 10. już koło gospodyń wiejskich w naszej gminie. Więc jak widać od 20 lat bardzo dynamicznie i szybko dążymy do tego, żeby spotykać się, żeby robić coś na miarę naszych mieszkańców. Także Gminny Ośrodek Kultury oczywiście nam bardzo w tym pomaga, za to w tym miejscu oficjalnie chcę w imieniu nas wszystkich bardzo serdecznie podziękować. To tutaj 10 lat temu w Gminnym Ośrodku Kultury w Leśnie Podlaskiej rozpoczęli wspólne muzykowanie gry na skrzypca. Razem występują na różnych wydarzeniach, dożynkach, konkursach, festiwalach. Mają wspólne sukcesy, m.in. w Ogólnopolskim Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu Dolnym, Filharmonii Szczecińskiej, Festiwalu Muzyków Prawdziwych i wielu innych. W swoim dorobku artystycznym mają nagraną płytę z kolędami ze skrzypcami. Obecnie są stypendystami Narodowego Instytutu Kultury i Dziedzictwa Wsi, w którym realizują półroczny projekt stypendialny Mistrz i Uczeń. Patronat nad projektem objęli Gminny Ośrodek Kultury w Leśnej Podlaskiej oraz wójt gminy Leśna Podlaska, pan Paweł Kazimierski. Celem projektu jest przekazanie przez mistrza Zdzisława Marczuka umiejętności gry na skrzypcach z zakresu muzyki południowego Podlasia oraz wiedzy o tradycji regionu w przekazie bezpośrednim. Mistrz w ramach projektu nauczył uczennicę Oliwię Spychel nowych utworów – polki, oberka i pieśni Podlasia. Dziś mistrz i uczennica zaprezentują Państwu na zakończenie projektu muzykę na skrzypcach, którą realizowali w ramach projektu stypendialnego. Jesteśmy z nas dumni, gratulujemy, kibicujemy i trzymamy kciuki, żebyście południowe Podlasie, które jest naszą ojczyzną kulturową, kulturalną, tak i faktyczną, aby ta kultura południowego Podlasia przez Was docierała do całej Polski. Słyszę już, że w Szczecinie była, także żebyście na Szczecinie nie poprzestali, tylko kultywowali naszą muzykę i nasze tradycje, nie tylko może na terenie całego kraju, ale jeszcze dalej. Dziękuję i prosimy o więcej. Najmilszego pokaż, bo...
jak Wigilia świętego Andrzeja, ha, to panną błyska nadzieja. Oj, pewno to już nie raz myślicie, z kimże to staniecie na tym ślubnym kobiercu. Oj, tak, mamo. Ja to bym bardzo chciała, żeby mi z wróżby wyszło, że to ja pierwsza za mąż pójdę. Ja to w dzień świętego Andrzeja to nawet puszczę cały dzień. A na noc to i słonego śledzia zjem. A potem poproszę świętego Andrzeja. Święty Andrzeju, mój dobrodzieju, kto ma moim być, niech mnie poda pić. I potem będę cierpliwie czekała na proroczy sen, w którym wyśni mi się mój przyszły małżonek z czarką wody dla mnie. Och! A dajże mi spokój z tym orzenkiem. To świnie jeszcze nie urosły i cielak za mały. No i z czego? No z czego ja ci to wesele wyprawię? Oj, no nie ma się też pięknie, nie mówię te głowy, to nie dobre, co ja to mówię. Dobre co ty to, podciągaj. No, idź babci postawić. No. A wiesz, że podobno Zośka ma się chowa? Nie może się doczekać dzisiejszego wieczoru, bo wierzy, że wywróży sobie ślub jeszcze tego roku. Tak szybko? Ona to tylko o tym orzeńku myśli. A o czym ma myśleć? To lata już swoje ma. Jak się teraz nie wyda, to chyba już staro panno będzie. A co pan tak wesołe? No co? Za robotę się weźcie. Chałupę posprzątajcie. Może jeszcze kto przyjdzie. Pamiętam raz, jak Marysi Matysiakowej wyszło coś takiego, jakby tobołek. No? I ona do Ameryki pojechała. No naprawdę! Mamo! Ej! Mamo! Co ty tam chcesz ode mnie? No, no powiedz, że Marysi Matysiakowej wyszedł tobołek. No. I ona pojechała. No to do Ameryki pojechała, zamiast wodę, no. O, no. Tak, tak. A mnie to, wiecie, mnie to zawsze wychodziła podkowa albo taki niby kon. O, czekajcie, czekajcie. Ja sobie zachowałam. O, na pamiątkę. O, o, bo dziurno. Mamo, no i co ta podkowa znaczyła? O, przecież wasz ojciec był synem kowala, najlepszego w całej okolicy. Oj tak, wy nie pamiętacie, ale wasz dziadek miał kuźnię. Słychać z daleka, jak śpiewają. To dobrze, to dobrze. Zresztą, babko, słuchaj tam. To tak. Wigilia.
imię świętego Andrzeja. To są wróżby. Potrzebne są same panienki. No to ja już nie mogę być. Ja niepotrzebna. To ja pójdę sobie. Babcia wróżyła? Tak. No bo ja też kiedy młoda była. No, to dawno było, dawno. O, taką jak dzisiaj. Przedostatni dzień listopada. Wigilię świętego Andrzeja. Wszystkie panny wróżyły i chciały wiedzieć, jaka to ich przyszłość. No i widzicie, no tak se wróżyły. Lewych butów, stawianych jeden za drugim. O, nie! Pierwszy to wosnał. Przez dziurkę od klucza, no! No, to było najważniejsze. No, a co to jeszcze tam było? A, liczyli kołki w płocie. I szczapy drewna. No, jeden po drugim. O, jeszcze, o, jeszcze, jubierki jabłka. Takie patrzali, jaka to długa. A i co to jeszcze było? Bo to dziś święty Andrzej wam powi. Słuchajcie, patrzajcie wciąż, który jakiej wyjdzie. No. Czekajcie, wróż, 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 chodź, 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 chodźcie tu, chodźcie tu, moje, moje kochane gołąbeczki. Nie słuchajcie, zawołajcie ze mną tak. Andrzeju, Andrzeju, jesteśmy w potrzebie. Andrzeju, Andrzeju, jesteśmy w potrzebie. Powiedz nam, co dane będzie od ciebie. Powiedz nam, co dane będzie od ciebie. O, bardzo, o, bardzo. Tylko ja w imię rekuję. O jednym pieniążku, o jednym pieniążku, o jednym mówię.
teraz ja. Bo ja miałam taki sen. Dziewczyny, teraz ja. Słuchajcie, on mnie się wyśmiał. Tak. To ten Marian spod szkoły mieszka. Dziewczyny, ja całą noc ten jego wąs dzisiaj nie działam. Ja wiedziałam, że to spełniałam. Ale się
Ale nie, co tego, 800 plus się przyjdzie.